na wielki finał. Tylko jedna drużyna sięgnie dziś po wymarzony puchar. Ekipa biało-czerwonych zmierzy się z Francją. Witamy Państwa na pięknym Lusail Stadium, gdzie za moment na murawie staną przeciw sobie dwie potężne i silne drużyny. Stawką jest nie byle co, bo Puchar Mistrzów Świata. Przebieg tego niewątpliwie emocjonującego i ważnego spotkania komentować dla Państwa będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Zmęczenie całym turniejem na pewno daje się we znaki. Droga do finału Mistrzostw Świata to przecież nie sprint, a raczej maraton z przeszkodami. Ale oni wiedzą, że wszystkie te starania były właśnie po to, by dziś wyjść na murawę i zagrać o najwyższe laury. Jestem pewien, że dadzą z siebie wszystko. A oto skład reprezentacji Polski. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. A teraz możemy zapoznać się ze składem Francuzów. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. Paul Pogba. Teo przy piłce. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Lig. Lewandowski. Francuzi przejmują posiadanie piłki. Kanté. Przyjmuje Koundé. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Lig. No i gwizdek, pani arbiter zatrzymuje tę akcję. Ktoś tam się zagapił, kto inny się pospieszył z dograniem, ale najważniejsze, że sędzia czuwała. Pomysł był dobry, zabrakło cierpliwości. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Uwaga! Poważny błąd bramkarza! Piłka przekroczyła linię boczną. Out. I Griezmann otrzymuje podanie. I to będzie rzut rożny.
Nie wrzucają. Krótkie podanie. Kimpembe teraz przy piłce. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Zagrożenie nie minęło. Gol! Francja! Francuzi znajdują drogę do bramki rywala. Mamy pierwsze trafienie w tym finale. Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo odpuścili krycie w polu karnym i rywal to wykorzystał. Trzeba było szybciej wybijać piłkę. Mieli sporo czasu, by zażegnać niebezpieczeństwo. Biało-czerwoni rozpoczynają ze środka. Powinni jeszcze mieć szansę na wyrównanie. Lewandowski ma teraz piłkę. Uwaga, czy odrobią straty? Spokojnie sobie poradził z tym strzałem Hugo Lloris. Coman. Piłka teraz u Griezmana. Bednarek przy piłce. Lewandowski. Krychowiak z piłką. Antoine Griezmann. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. I Griezmann otrzymuje podanie. Cudowna parada Szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Na środek pola karnego. Mocno Mbappé. Łatwo łapie ten centrę. Źle bity ruch. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Rafael Varane. Pogba. Griezmann. Strata piłki. Był faul. Francuzi będą wykonywać rzut wolny. Piłkę ma Kingsley Coman. Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Robert Lewandowski. Cierpliwie Polska buduje akcję. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Dobrze blokuje to uderzenie. Polacy oskrzydlają rywali. Robert Lewandowski. Podanie do Kiasza. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Mbappé do Pogby. Griezmann. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Uderza Griezmann. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. I to tyle z tej akcji. Piłka teraz u Griezmana. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. I Griezmann otrzymuje podanie. Ach, bardzo niewiele zabrakło. Chyba trochę przekombinował przy tym strzale. Był tuż przed bramką. Zamiast strzelać technicznie, powinien zaufać instynktowi. Podanie do Zielińskiego. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Teraz od kilkunastu minut okres naprawdę dobrej gry zespołu Francji. Konstruują sobie okazje, wymieniają celne podania. To się może podobać. Już prowadzą jednym go. Szczęsny! Pięknie to broni. Pierwsza klasa.
Teraz krótkie rozegranie. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Ostatni dotknął piłki zawodnik drużyny broniącej. Kolejny rzut rożny. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. No i ładnie teraz przechodzi do środka pola. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Ależ technika znakomicie opanowuje tę piłkę. Dobre przerwanie akcji rywala. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Teraz jest niepilnowany. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Z piłką Robert Lewandowski. Polacy wznowią grę od rzutu rożnego. Na pewno będą chcieli teraz wykorzystać tę okazję. Wrzuca piłkę przed bramkę. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Podanie do Bednarka. Uwaga, wychodzi sam na sam. Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Z wolnego Pogba. Cudowna parada Szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Sędzia stosuje korzyść. Francuzi kontynuują akcję. Mbappé! Tak, bramka! Odskakują tym golem. To już dwie bramki prowadzenia. No to szanse na końcowy sukces są naprawdę bardzo realne. Na razie 2-0. Aj, wyglądało to iście komicznie. Takie błędy nie powinny się przytrafiać nawet dzieciom. N'Golo Kanté. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Zieliński. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Tak jest! Gol! A więc tylko bramka różnicy. No teraz nie mogą zwalniać tempa. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo! Mamy wznowienie ze środka boiska po bramce dla Polski. Widać, że są zmotywowani. Spróbują wyrównać. Francja zacznie od rogu. Szybkie teraz wznowienie gry. Zbiega do środka. Jest coraz bliżej bramki. Udana teraz interwencja. Griezmann, okazja! Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Może teraz wyrównać? Nie ma zmiłuj. Takich kiksów w wykończeniu popełniać nie można. Zmarnowana okazja z bliska. Coman. Benzema przy piłce. Kingsley Coman. Okazja! Nie zepsuć tego! Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. Tak, a zatem pierwsza część zmagań na stadionie Lusail jest już historią.
dobra interwencja. Zaczęli. To już ostatnia bitwa, ostatni rozdział. Zapraszam Państwa na drugą połowę finałowego spotkania Mistrzostw Świata. Kylian Mbappé. Znakomite prostopadłe podanie. Teo przy piłce. Mamy teraz korner dla trójkolorowych. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Piłka znowu w ich posiadaniu. Francja ma piłkę. Sędzia nie gwiżdże. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Jacku, rzadko z takiej odległości udaje się trafić z wolnego, no ale to już była po prostu pomyłka. Zgadza się, zupełnie zmarnował tę okazję. Lepiej było to rozegrać. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Antoine Griezmann. No to chyba musi być czerwona kartka, proszę Państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? Francuzi przeprowadzają zmianę zawodnika. A teraz szanse drużyny goniącej wynik na pewno nie zaczną wyglądać lepiej. Jacku, to jest czerwona kartka. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Reszta zespołu na pewno nie jest zachwycona. Szansa na wyrównanie. Jest, proszę Państwa. Remis. Wszystko otwarte. Ten finał zaczyna nam się od nowa. Co za historia, już wyglądało na to, że wszystko jasne, ależ przed nami teraz emocje. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Popatrzmy na ten strzał, od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce, ręce same składają się do oklasku. No i mamy remis, 2-2. Francuzi będą kontynuować grę. Lewandowski ma teraz piłkę. Antoine Griezmann nie rozstaje się z piłką. Co teraz zrobi? Zieliński. Wychodzi na pozycję. Faul przerwał ciekawie zapowiadającą się akcję. Chyba należy spodziewać się kary indywidualnej. Zobaczymy, czy pani sędzia sięgnie do kieszeni. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Uwaga, bomba z daleka! O, udało się zatrzymać ten strzał, ale sami widzimy, jak niewiele brakowało. Stawiają na krótkie rozegranie. Będzie strzał, uwaga! I stanął na linii strzału. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Szybko się skończyła ta kontra, tracą piłkę. Robert Lewandowski! Co też wyczynia Lloris w bramce? Tak nie można. Bardzo kiepskie zagranie. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Z piłką Robert Lewandowski. Z
co za okazja! Będzie gol! I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Mamy teraz rzut rożny. Może teraz. Może wyjdziemy na prowadzenie. Decyduje się na krótkie podanie. Postanowił strzelać. I uderzenie zablokowane. Mbappé może teraz szarżować po skrzydle. Mbappé! Tanie interweniuje bramkarz. Rywale naciskają. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Coman ma teraz piłkę. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Polacy oskrzydlają rywali. Lewandowski ma teraz piłkę. No i po ataku dobra interwencja. Mbappé. Na dobieg, górą, z wyczuciem. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy, nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał, no ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Tchouaméni. Mbappé. Do podania dochodzi Benzema. Benzema, okazja! Genialna interwencja Szczęsnego. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Griezmann na połowie rywala, wciąż prowadzi piłkę. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Z piłką Robert Lewandowski. Co teraz? Słyszy presję trybun. W żaden sposób nie mogło zagrozić Llorisowi. Kingsley Coman. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Realizator postanowił nam teraz przybliżyć analizę gry Zielińskiego. A jest co analizować, bo Piotrek wygląda dzisiaj świetnie. Taki ktoś w środku pola to skarb. Dziś gra za dwóch. Zobaczmy, ile kontaktów z piłką. Bierze na siebie ciężar gry i rozdaje podania naprawdę świetnie. No i ma na koncie asystę. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Zieliński! Dobra interwencja bramkarza. Znakomicie to teraz wybronił golkiper. Gdyby nie ta interwencja, rywale objęliby tu prowadzenie. A teraz szansa dla nich. Co zrobią z piłką? Interwencja na najwyższym światowym poziomie. Mogła być z tego bramka. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Akcja Polski. Jeszcze mogą strzelić bramkę i wygrać. Czy zawodników stać na ostatni zryw? No tak, zły timing. Mamy offside. Polska ze zmianą. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Może im dać prowadzenie! Panu Bogu w okno, ale za to z jaką mocą? Zupełnie niepotrzebnie.
Podanie do Zielińskiego. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Co za obrona! Ale ten strzał i tak był oddany ze spalonego. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Zieliński przyjmuje piłkę, próbuje uderzyć, uwaga, odprowadza tylko piłkę wzrokiem, nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie, ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Kingsley Coman, Olivier Giroud. Piłka spokojnie dociera do bramkarza. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięskim golu w końcówce. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane i Polacy rozpoczną teraz grę z rzutu wolnego. Sędzia dała tylko ostrzeżenie, ale każde kolejne takie wejście będzie karane surowiej. Strzał, proszę Państwa! Poprzeczka, ale to nie koniec, piłka w grze. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Giroud. I w końcówce Francuzi jeszcze będą mieli chyba jedną szansę. Może uda im się zdobyć zwycięską bramkę. Uwaga, będą prowadzić! Dobrze obroniony strzał. Kasz przy piłce. Podanie do Kasza. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkiper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Dobrze, teraz mija rywala. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie. Uwaga, groźnie! Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Gwizdek kończy spotkanie. O wyniku tego meczu zadecyduje więc dogrywka. Męczą się ze sobą już naprawdę długo, ale jeszcze trochę to potrwa. Zaczynamy pierwszą odsłonę dogrywki. Być może coś tu się wyklaruje. Varane. Mamy strzał! Świetnie się teraz rzucił i to wyjął. Griezmann mocno kieruje piłkę na środek szesnastki. Bramkarz spokojnie zgarnia piłkę. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. I strata. Fatalne zagranie. Sędzia stosuje korzyść. Francuzi kontynuują akcję. Adrien Rabiot. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Szczęsny! Pięknie to broni. Pierwsza klasa.
Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Piotr Zieliński. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? I Francuzi teraz z autu. Woli grać bliżej środka. Cał, Ben Yedder! Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Podanie do Giroud. Adrien Rabiot! Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje. Na tablicy wyników mamy 3-2. Łatwy strzał do zablokowania. Rzut rożny dla biało-czerwonych. Świetna okazja na wyrównanie. Uderza na bramkę. W żaden sposób nie mogło zagrozić Llorisowi. Kante. Podanie do Komana. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Może teraz się uda. I podanie do Kante. I co teraz zrobi Ben Yedder? On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Uwaga, będzie okazja! Ależ to była sytuacja strzelecka! Czegoś takiego nie można marnować. Piłka zostaje w rękawicach bramkarskich. No, świetna robota. Rabiot ma piłkę. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. I to już wszystko w pierwszej połowie. Przed nami, proszę Państwa, druga połowa dogrywki. Udało się odzyskać posiadanie. Rywali. Okazja może być groźnie. Szczęsny, jak on to wybronił. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Czy ktoś to porządnie wybije? I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Ben Yedder w posiadaniu piłki. Francuzi będą kontynuować grę. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Dużo miejsca ma teraz Olivier Giroud. Cudowna parada Szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Jednobramkowe prowadzenie w końcówce. Bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny. Postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Dobre podanie, będzie ciekawie. Spalony. A wyglądało to nader obiecująco, Jacku. Ale cóż, gdy chorągiewka idzie w górę. A mówi się, co nagle to po diable. Za wcześnie nastąpił start do piłki, za wcześnie. Może teraz wyrównać. I wyrównali! Grają w osłabieniu, ale nie stracili woli walki. Do końca meczu jest już bardzo mało czasu, proszę Państwa. Jak to się teraz potoczy?
Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Mamy dzisiaj gra w goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Zobaczymy, czy jeszcze sięgną po zwycięstwo w końcówce. Lewandowski wrzuca na środek. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Podanie do Giroud. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Szczęsny! Pięknie to broni. Pierwsza klasa. Czy to jest ten moment, kiedy wyłonimy zwycięzcę? Rzut rożny dla Francji. Centra w pole karne. Bez problemu trzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Proszę Państwa, emocje zaraz sięgną zenitu. O tym, która z drużyn zdobędzie Mistrzostwo Świata, zadecyduje seria jedenastek. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Jest! Gol! A więc tylko Jest! Proszę Państwa! Remis! Wszystko otwarte! Ten finał... Podanie do Giroud. Adrien Rabiot! Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Nie... Osłabieniu, ale nie stra... Będzie strzelał jako pierwszy. Duża odpowiedzialność, by dobrze zacząć. Jest bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. I trafił. Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Ależ wspaniale teraz wykonana jedenastka. W samo okienko. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. Tak jest! Gol! Nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Genialna interwencja Szczęsnego. On dobrze wie, ile zależy od tego strzału. Może dać im zwycięstwo. I wreszcie ten finał dobiegł szczęśliwego końca. Jedni w piłkarskim niebie, a drudzy niepocieszeni. Byli w końcu tak blisko. Ależ emocje, ależ mocny akcent na zakończenie tego turnieju. Mówi się, że rzuty karne to loteria, że czasem decydują względy pozasportowe. Ale za to jakaż to dramaturgia, ile emocji. Ten finał jeszcze długo będziemy pamiętali właśnie przez to, jak się zakończył. Moment triumfu dla jednych i gorzka porażka dla drugich, którym trzeba oddać to, że przecież tego meczu nie przegrali, nie byli wyraźnie słabsi. Przegrali, można by rzec, bo tak chciał los.
a teraz już czas oddać honory zwycięzcom, zdobywcom Pucharu Świata, rozpocząć wraz z nimi świętowanie. To im się po prostu należy. Oto radość zwycięzców, mistrzostw świata w piłce nożnej. Uniesienie tego pucharu to wielkie przeżycie każdego piłkarza, a jednocześnie spełnienie największych zawodowych aspiracji. Tak jest! Puchar mistrzowski należy teraz do nich. Są mistrzami świata w piłce nożnej. Każdy z nich dołożył się do tego sukcesu, każdy miał w nim swój udział. Dlatego też każdy chce choć przez chwilę podtrzymać puchar. Oj tak, wielki dla nich dzień, wielki moment. Sędzia stosuje korzyść, Francuzi kontynuują akcję. Mbappé! Tak, bramka! Odskakują tym golem, to już dwie bramki prowadzenia. Jest przy piłce, może rozprowadzić tę akcję. Tak jest! Gol! A więc tylko brak.